Powiem tak, no, mam taką wiedzę, jaką wiedzę macie państwo, bo akurat, żeby też było jasne, no, moja książka to tak na ewentualne następne pytania, tak, dotyczące gdzieś tam Bronisława Komorowskiego, gdzieś tam w dalekiej przeszłości, to nie jest biografia. To jest książka, która jest zapisem reporterskiego śledztwa, które zaczyna się w roku 2006, sięga do roku 2015, do początku 2015, a następnie cofa się do przełomu lat 80. i 90. I tak naprawdę o tym traktuje ta książka. Oczywiście mam taką wiedzę jak państwo, może nawet ciut większą, na temat związków tutaj z panem Patruszewem, pana Bronisława Komorowskiego, ale nie jest to wiedza z gatunku takich, o których mógłbym mówić publicznie, mając pełną odpowiedzialność za słowo w sensie procesowym. Więc na tyle, na ile mogłem, to próbowałem dotknąć ten wątek, ale to jest właśnie jedna z tych historii, które gdzieś tam znalazły się na 400 następnych stronach, które nie znalazły się w książce, a które być może przynajmniej częściowo wrócą w książce, którą zamierzam wydać we wrześniu. To nie będzie książka poświęcona Bronisławowi Komorowskiemu, raczej Mrocznej Rzeczywistości III RP, gdzie będzie i przestępczość zorganizowana, i służby tajne, i politycy, i także Bronisław Komorowski, ale już nie jako główny bohater, tylko jako, powiedzmy, emanacja tego systemu zła. No i zakładam, że z tych 400 stron do tego czasu uda mi się przynajmniej jakąś część na tyle przekuć w dowody, że będę mógł otwarcie o tym pisać.